Tomcio Paluch. Na skraju wielkiego lasu stał sobie kiedyś mały, skromny domek, w którym żyła rodzina składająca się z Derwala, jego żony i 7 synów. Najmłodszy z nich, mądry i żywy 7-latek, uważany był przez wszystkich za wyjątkowego, ponieważ kiedy się urodził, nie był większy niż kciuk, a i dorastając wciąż pozostawał malutki. Dlatego też nazywano go Tomciem Paluchem. Rodzina była uboga, ale Derwal starał się, by każdy miał codziennie ciepły posiłek. Nadszedł jednak tragiczny rok, w którym głód był tak wielki, że zabrakło jedzenia. Pewnego wieczoru, po położeniu dzieci do łóżek, Derwal z żalem serca zwrócił się do żony. Jak widzisz, nie możemy wykarmić naszej rodziny. Jeśli dzieci zostaną z nami, będą umierać z głodu, a tego nie mógłbym znieść. Dlatego postanowiłem zaprowadzić je do lasu. Chcesz zostawić je w lesie? Jak mają przeżyć? Jeśli je zostawimy, umrą, odparła zrozpaczona kobieta. To jedyny sposób. Nie mając tylu osób do wyżywienia, w krótkim czasie zdołamy zaoszczędzić pieniądze, jakich potrzebujemy do przeżycia zimy. Wtedy wrócimy po nie. Matka pogodziła się z sytuacją i zapłakana poszła do łóżka, nie wiedząc nawet, że za fotelem ukrył się Tomcio Paluch, który słyszał ich rozmowę i zaczął zastanawiać się, co by tu zrobić. Gdy był pewien, że wszyscy już śpią, wyszedł na zewnątrz i ruszył wzdłuż brzegu rzeki, napełniając kieszenie białymi kamykami. Potem przez nikogo niesłyszany wrócił do domu. Następnego dnia ojciec zabrał chłopców do lasu. Kiedy dotarli do najodleglejszej jego części, Derwal wziął się do pracy, a dzieci bawiły się, robiąc sobie łuki i strzały. Widząc, że chłopcy zajęci są zabawą, mężczyzna powoli się oddalił i zniknął wśród drzew. Kiedy bracia zorientowali się, że są sami, zaczęli płakać i głośno krzyczeć. Wszyscy poza Tomkiem Paluchem. Wiedział on, że znajdzie drogę do domu, ponieważ rano rozrzucał wzdłuż ścieżki kamyki, które ukrył w kieszeni. Podążając za nimi chłopcy, wrócili do domu, gdzie zastali ojca i zapłakaną matkę. Gdzie są teraz dzieci, nasze biedne dzieci? Lamentowała. Tu jesteśmy, zawołali razem bracia, ukryci za drzwiami. Matka natychmiast pobiegła im otworzyć. Uściskała synów i wpuściła ich do środka. Na szczęście następnego dnia dłużnik spłacił ojcu pieniądze, które był mu winien. I przez kilka tygodni rodzina mogła żyć bez zmartwień. Kiedy jednak wszystko zostało wydane, znowu zaczęli cierpieć z powodu głodu. Rodzice ponownie postanowili wyprowadzić dzieci do lasu. I tym razem Tomcio Paluch słyszał wszystko i chciał wyjść na zewnątrz po kamyki. Tak jak ostatnio, lecz drzwi były zamknięte i nie mógł się wydostać. Rano, kiedy ruszyli w knieje, chłopiec wziął bochenek chleba, który dostał od mamy na śniadanie. Zamiast go zjeść, podzielił go na kawałeczki. Jadąc z braćmi na wozie, rzucał po drodze okruszki, tak by nikt tego nie zauważył. Wieczorem, gdy rodzice zostawili dzieci na polanie, bardzo daleko od domu, bracia nie rozpaczali, ponieważ wiedzieli, że Tomcio Paluch z łatwością odnajdzie drogę, podążając za rozrzuconymi wzdłuż ścieżki kawałkami chleba. Ale ku ich rozczarowaniu okruszki zniknęły. Ptaki zjadły wszystkie. Tomcio Paluch nie tracił jednak nadziei. Wspiął się na czubek wysokiego drzewa, by sprawdzić, czy z tej wysokości nie dostrzeże gdzieś domu rodziców. Rozglądając się na wszystkie strony, zauważył w końcu światełko. Nie mógł to być ich dom, ale zawsze to jakieś bezpieczne schronienie, w którym można się będzie ogrzać. Chłopiec zszedł z drzewa i przedstawił braciom swój plan, a potem poprowadził ich w tamtą stronę lasu. Zobaczyli dom i zapukali do drzwi. Otworzyła im miło wyglądająca kobieta. Tomcio Paluch wyjaśnił, że zabłądzili w lesie i zapytał, czy mogliby zostać na noc. Moi drodzy, nie wiecie, że to dom strasznego ogra, który zjada małe dzieci? Odpowiedziała kobieta. Bracia zadrżeli i wybuchnęli płaczem, aż w końcu żona ogra, pewna, że małżonek nie wróci do domu przed rankiem, wpuściła ich do środka i ukryła w małym pokoiku na piętrze. Dzieci znalazły tam 7 małych łóżeczek, w których położyły się zmarznięte i wycieńczone. Chwilę potem usłyszały przerażający dźwięk dochodzący z dołu. 3 uderzenia, które prawie rozłupały drzwi wejściowe. To ogr wrócił do domu. Wielki potwór o bezlitosnym spojrzeniu i ogromnych ustach przyniósł na plecach całego dzika, którego upuścił u stóp żony. Zdjął buty i pociągnął nosem. Hola, hola, czuję małe dzieci. Kogóż to wpuściłaś do domu, kobieto? Zapytał wściekle. Nikogo, mylisz się. To, co czujesz, to pieczone mięso, które przygotowuję ci na ogniu. Mogę też przyrządzić tego dzika, jeśli masz ochotę. Ogr był tak głodny, że postanowił najpierw zjeść kolację. Dopiero potem sprawdzi, czy ktoś ukrywa się pod jego dachem. A wtedy będzie z tym kimś jeszcze gorzej. Jednak podczas kolacji żona, wiedząc, jak bardzo mąż lubi wino, dolewała mu go tak dużo, aż w końcu padł uśpiony przed kominkiem. Dzieci także spały, wszystkie, poza Tomciem Paluchem. Gdy ten zobaczył z góry schodów, że droga ucieczki jest wolna, obudził braci, kazał im się natychmiast ubrać i powiązał razem wszystkie prześcieradła. Następnie jeden po drugim spuszczali się po nich z okna. Jednak wtedy właśnie ogr się obudził i ujrzał ostatniego chłopca wspinającego się po ogrodzeniu, by uciec do lasu. Wściekły kazał żonie przynieść swoje magiczne buty, w których był szybki jak wiatr, i ruszył w pościg. Dzieci biegły co sił, ale ogr był coraz bliżej. Buty pozwalały mu wspinać się po pniach drzew oraz wielkich głazach, a także przeskakiwać rzeki, jakby to były maleńkie strumyki. Tomcio Paluch ukrył więc braci za skałą, a sam zaczekał na ogra. Kiedy potwór dobiegł na miejsce, przysiadł, by odpocząć na tym samym głazie, za którym schowały się dzieci, z jękiem zdjął buty, które były bardzo niewygodne. Tomcio Paluch zbliżył się powoli, chwycił je i założył na swoje nogi. Wtedy wyskoczył z ukrycia. Złap mnie, jeśli potrafisz! Zawołał zawadiacko i pomknął przed siebie, szybki jak błyskawica. Potwór wściekle ruszył za nim i gonił go przez ponad godzinę. Kiedy jednak Tomcio przeskoczył urwisko, ogr runął prosto w przepaść. Wtedy chłopcy wrócili do domu ogra i uspokoili jego dobrą żonę. Potwór nigdy już nie wróci. Z wielkiej radości kobieta podarowała im wszystkie bogactwa ogra, by w ten sposób odwdzięczyć się za uwolnienie z niewoli. Tomcio Paluch i jego bracia wrócili do domu rodziców, taszcząc ze sobą skrzynie złota i drogocennych kamieni. Rodzina nigdy nie zaznała już biedy.